po przerwie. W tej części programu to już ostatni goście, postawni panowie. Futbol amerykański, więc inaczej być nie może. A moimi gośćmi są pan Tomasz Leszczyński, trener sekcji juniorskiej. Witam serdecznie. Pan Przemysław Franczak, trener sekcji seniorskiej i juniorskiej. Witam również. Oraz pan Ignacio Szepietowski, wychowanek drużyny juniorskiej. A od tego sezonu również zawodnik sekcji seniorskiej. Witaj serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, Cougars Szczecin, bo tak naprawdę o tym klubie rozmawiamy, futbol amerykański, czy to jest taka dyscyplina sportu popularna w naszym mieście? To znaczy myślę, że tak. No, w tej chwili w swoich drużynach seniorskich i juniorskich my skupiamy około 70 osób. Jest jeszcze druga drużyna, która też ma swoich zawodników, więc myślę, że jak najbardziej. To jest przede wszystkim sport dla wszystkich, więc... Tak naprawdę każdego zapraszamy. Tutaj większość. Na wszystkich? Nie... Ja mi się zawsze wydaje, że tak dosyć brutalnie. To chyba musi być dla kogoś, kto lubi taki bliski kontakt. To znaczy nie, to jest tak. To oczywiście to pewien znany trener mówił, że kontaktowy jest taniec. To jest sport kolizyjny. Także tutaj rzeczywiście trzeba no, lubić się gdzieś tam z kimś zderzyć. Natomiast jakby warunki fizyczne tutaj naprawdę, zwłaszcza takie startowe, kompletnie nie odgrywają roli. Tutaj miejsce znajdzie dla siebie ktoś, kto waży 60 kg i jest szybki, zwrotny, będzie, nie wiem, super running backiem, super skrzydłowym, czy tam super defensywnym zawodnikiem, cornerbackiem. Jak również zawodnik ważący 150 kg. Tacy też są zawsze bardzo w cenie. No właśnie tak mi się wydaje, bo on chyba potrafi dobrze przyblokować. No, jako liniowi są na pewno niezastąpieni. No właśnie, w tej chwili trwa nabór do klubu futbolu amerykańskiego Cougars Szczecin do dwóch sekcji wiekowych. W jaki sposób ten nabór prowadzicie? To znaczy to jest tak, my w tym roku zresztą jako pierwsi stworzyliśmy drużynę U19 juniorską futbolu 11-osobowego. Jako pierwsi w województwie w ogóle tak naprawdę. Gdzieś tam powiedzmy Polski Związek Futbolu Amerykańskiego mocniej w tej chwili promuje tą formę. Do zeszłego roku nasza drużyna juniorska Griffici grała w futbol ósemkowy, w tej chwili to będzie futbol jedenastkowy. Do zeszłego roku to była formuła U17. Zupełnie nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Okej. Okay. No w każdym razie, w futbolu gra 11 zawodników na boisku, tak? Jest też uproszczona wersja 8-osobowa, gdzie jest jednorazowo 8 zawodników na boisku i taka do tej pory była, powiedzmy, preferowana wersja juniorska w Polsce. Teraz w tej chwili coś więcej przechodzimy już bardziej na ten poważny futbol 11-osobowy, więc w 11-kach wystawiamy też swoją ekipę. Czyli to 11-osobowa grupa jest taka bardziej tradycyjna, tak? Że tak zazwyczaj to wygląda. Gdzie ten nabór prowadzicie? Gdzie się można zgłosić? Gdzie was znaleźć? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o treningi, prowadzimy je na boisku we wtorki i w czwartki przy ulicy Witkiewicza, boisko ze sztuczną nawierzchnią. A we wtorki jest to godzina 20:30, w czwartki 21:30. Dodatkowo w piątki mamy również halę przy ulicy Świętobożyców o godzinie 20:00. Dlatego też można przyjść dodatkowo na nas na hali. Obecnie mamy 3 treningi w tygodniu, 2 na boisku, 1 pod dachem. No i za każdym razem można przyjść, po prostu zgłosić się przed treningiem, powiedzieć, że jest się pierwszy raz. Najczęściej zwyczajnie widać, że to jest osoba, która jest pierwszy raz, bo wszyscy znamy swoje twarze i... No myślę, że tak, mimo że tam jest 70 osób w klubie, to myślę, że tak mi się chyba dobrze każdy zna, szczególnie, że wpada ciągle w kolizję. No, taka mała rodzina. Tylko tak, nie tak mocno. Gdzie można was znaleźć, jeżeli ktoś teraz nie zapamięta tych dat, adresów, gdzie no, można znaleźć te informacje? Na pewno zapraszamy do kontaktu przede wszystkim na Facebooku, zarówno profile Cougars Szczecin, jak i Griffici Szczecin. Śmiało można tam napisać wiadomość, będzie informacja zwrotna co do tego, w jaki sposób możemy się spotkać i w jaki sposób można zaliczyć pierwszy trening. To dobre określenie. Albo przeżyć pierwszy trening. Bo nie jest tak. Nie straszmy. Nie straszę. Przede wszystkim w tej chwili to jest taki okres, gdzie mamy przede wszystkim przygotowanie. Zresztą Przemek może więcej na ten temat powiedzieć, bo on w tej chwili w głównej mierze te treningi prowadzi. Przygotowanie motoryczne, fizyczne, także... Czyli spokojnie, nie bać się przychodzić po prostu i spróbować. Nie ma nic strasznego w futbolu, zresztą sam przystąpiłem do futbolu jako osoba, która gra kiedyś w piłkę nożną. No ten sport futbol ma coś w sobie takiego magicznego, co przyciąga, dlatego też zmieniłem dyscyplinę. Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to obecnie jest okres przygotowawczy, tak zwany off-season, gdzie staram się pod tą ligę jak najlepiej przygotować. Każda osoba, która do nas teraz dołącza, wiadomo, będzie miała
pewne zaległości. Ewentualnie jeżeli się nie rusza, a jeżeli się rusza, to zwyczajnie będzie musiała się zaadaptować. Ale to nie ma czegoś takiego, że przychodzi i jest walka o życie na treningu. To nie. Bo walka o życie jest zawsze. Walka o życie jest zawsze. Ale to akurat dobrze, my na co dzień musimy walczyć o przetrwanie, więc myślę, że akurat to bardziej pomoże niż przeszkodzi. Więc dlaczego by nie? Teraz nie wiem, panie Ignacio, powinnam powiedzieć? Chyba tak, nie będę mówiła tak po imieniu, no bo jak tutaj do panów się tak ładnie zwracam. Mówimy Ignaś. Ignaś? Też Ignaś, super. Może być. Może być Ignaś. Tak. Powiedz mi, bo teraz jesteś na takim przeskoku, tak? Wychowanek drużyny juniorskiej, czyli zaczynałeś wcześniej, tak? Bo tak. Drużyna juniorska to jest 16-19 lat. Tak, zaczynałem w Gryfitach, dokładnie miałem 15 lat. 15 lat miałem. Wtedy była to formuła 8-osobowa do 17 lat. Teraz się zasady zmieniły po tym sezonie i teraz jest właśnie formuła 11-osobowa do lat 19. Także wydaje mi się, że opcja jest dobra. Opcja jest dobra. Tak. Przeskakujesz do tej seniorskiej drużyny? Czyli co, masz 20 lat? Czy tak jesteś na przełomie? 18. 18? Tak. A to jak to się dzieje? To czy co to jest? Jak to tak? To 20 mam napisane, że seniorzy. Nie, Tomasz? Błąd. Błąd. Błąd, błąd. A, błąd. Nie, seniorzy oczywiście to jest jak we wszystkich sportach od 18 roku życia, tak? Natomiast ta formuła juniorska, w tej chwili są de facto dwie formuły juniorskie. Okay. U17, 8-osobowa i U19, okay. 11-osobowa. Także jeśli ktoś się akurat łapie tak jak Ignacio, to ma szansę pograć i w seniorach, i powiedzmy juniorach. W tych juniorach starszych. Tak by to można było, okay. Tak by to można było ująć gdzieś tam w tej nomenklaturze takiej bardziej piłkarskiej. Teraz bym chciała jeszcze powiedzieć o tym, że powołujecie pierwszą w Szczecinie w województwie zachodniopomorskim drużynę juniorską, która gra prawdziwy, czyli właśnie o tym, co mówiliśmy, ten 11-osobowy skład. Czy z tego należy się cieszyć? To jest fajniej, jeżeli już, nie wiem, gracie w taki prawdziwy futbol? Czy jakie macie do tego podejście? To znaczy, no, myślę, że jest to na pewno formuła bardziej wymagająca, tak? I bardziej zbliżona gdzieś tam tym takim rzeczywistym rozgrywkom, gdzie rzeczywiście jest zawsze 11 zawodników na boisku z jednej ekipy, tak? Mhm. I tutaj w tej formule już ci juniorzy starsi będą prowadzeni. No czy się z tego należy cieszyć? No zawsze trzeba się cieszyć z rozwoju, więc... No i bardzo dobre podejście. No i na koniec, ponieważ dzisiejszy program generalnie jest dosyć pełny budżetu obywatelskiego, bo faktycznie jesteśmy w trakcie teraz głosowania. Kukas Szczecin, jakby nie pozostaje dłużne, też ma swój projekt o numerze 114. Na czym ten projekt polega? Tak jest, natomiast tutaj jakby okej, ten element Cougars Szczecin jest zawarty w tym, że chcielibyśmy, żeby nieco dostosować infrastrukturę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Witkiewicza do potrzeb i futbolu amerykańskiego, mm-hmm. i rugby. To warto też, to warto też zaznaczyć, żeby ten obiekt rzeczywiście stał się obiektem takim wielofunkcyjnym. I my, i Kaskada, czyli klub rugby w Szczecinie, trenujemy tam, natomiast no, rzeczywiście warunki do rozgrywania meczów są dość ograniczone, tak? Mm-hmm. My tam oczywiście gramy, natomiast no, wyglądałoby to dużo lepiej i rzeczywiście też dawałoby dodatkowy taki zastrzyk motywacyjny na pewno do treningu. Gdyby rzeczywiście stały tam między innymi bramki futbolowe i to jest jednym z elementów projektu, czy to do futbolu amerykańskiego, czy to do rugby. Natomiast druga część tego projektu i taka de facto patrząc od strony kosztów wiodąca, to jest tak naprawdę wymiana nawierzchni i poszerzenie części socjalnej na tym obiekcie. To jest obiekt na lewobrzeżu jedyny ze sztuczną nawierzchnią, taki pełnowymiarowy, nie licząc orlików. Tam w okresie wczesnej wiosny, późnej jesieni swoje mecze rozgrywają też piłkarze. Ten obiekt ma trybuny, natomiast no, rzeczywiście nie ma żadnej części takiej socjalnej przede wszystkim pod kątem widzów. Mhm. To jest raz. Dwa, to jest obiekt oddany w roku 2008 do użytkowania, więc to jest już 9 lat. Ta murawa też wymaga tam już, czy powiedzmy nawierzchnia, tak? Bo to może bardziej odpowiednie słowo, bo to sztuczna nawierzchnia wymaga wymiany i to też oczywiście w swoim projekcie zawarliśmy. Także z jednej strony jest to poszerzenie funkcjonalności obiektu, a z drugiej strony to rzeczywiście znowu podwyższenie jego standardu i to już jest z korzyścią dla wszystkich użytkowników. A to na pewno, bo też myślę, że jeżeli mamy lepsze warunki do treningu, to też i rozwój jest coraz lepszy, bo się też chce. Myślę, że też coraz więcej ludzi trafia po prostu, interesuje się sportem, już nie mówiąc jakby o samym futbolu amerykańskim, ale o każdej dziedzinie. Ale oczywiście, poza tym ja tutaj jakby też chylę czoła
jakby miastu Szczecin, gospodarzowi tego obiektu, Mosirowi, bo rzeczywiście ten obiekt jest zagospodarowany w normalne dni od rana do wieczora. Tam naprawdę dają pograć wszystkim dyscyplinom. To jest naturalne, że w tym momencie gdzieś tam zużywa się murawa. Mhm. Jakby my ze swojej strony też chcemy tutaj dołożyć cegiełkę do tego, żeby wszystkim użytkownikom tego obiektu działo się lepiej. No cóż, to życzę powodzenia i jasne. Państwa zachęcam do tego, żeby głosować. Tych projektów naprawdę jest sporo, więc warto się rozejrzeć, ale jednym z nich jest na pewno, szczególnie dla miłośników dobrego sportu, projekt numer 114. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Moimi gośćmi byli pan Tomasz Leszczyński, trener sekcji juniorskiej, pan Przemysław Franczak, trener sekcji seniorskiej i juniorskiej oraz pan Ignacio Szepietowski, wychowanek drużyny juniorskiej. I cóż, zapraszam teraz na przerwę i po przerwie widzimy się w trzeciej części programu i będą kolejne projekty, bo naprawdę tego jest dużo.